36 mieszkańcom z Żywocic i bliskiej okolicy, niewinnym ofiarom zbrodni faszystowskiej. Minęło 79 lat od strasznego czynu, kiedy 6 sierpnia 1944 roku zwykły niedzielny poranek zamienił się w największe masowe morderstwo popełnione przez hitlerowców na terenie Śląska Cieszyńskiego. Dovolte, abych na dnešním smutečním setkání přivítala představitelé vedení statutárního města Havířova jmenovitě. Henryk Bujok, František Duda, Josef Duda, Henryk Gabsdel, Jan Gabsdel, Antonín Gužur, Emil Gužur, Karol Havlík, Henryk Chodura, Vincenc Chromik, Alojzy Kadura, František Kiška, Ludwik Kiška, František Kiška młodszy, Jan Klimas, Leopold Kożusznik, Zenon Kożusznik, Józef Kraina, Karol Krzystek, Józef Kubiena, Antoni Mrowiec, Tadeusz Mrowiec, Albin Mruzek, Alojzy Palowski, Karol Pawlas, Antonin Piegrzymek, Rafał Polok, Rudolf Rozbrój, Erwin Szeląg, Józef Wacławik, Adolf Weiner, Józef Wałoszek, Teodor Warcop, Józef Warzecha. Vážené dámy, vážení pánové, uctěme památku zapraštěných jmenovitě.
męczeństwa tej ziemi w czasie niemieckiej okupacji. 79. rocznicę masakry przy tej mogile przywołujemy imiona i nazwiska każdego z 36 mężczyzn zamordowanych 6 sierpnia 1944 roku przez niemieckich nazistów. W egzekucji przeprowadzonej w odwecie za zabicie gestapowców przez oddział Armii Krajowej i za wspieranie polskich partyzantów zginęły bezbronne osoby, mieszkańcy Żywocic, ale też Błędowic Dolnych, Cierpicka Górnego, Suchej Dolnej i Górnej. Z jednym wyjątkiem wszyscy zostali tu zabici ze względu na swoją narodowość. W 27 przypadkach narodowość polską, w 8 przypadkach czeską. Główne kryterium tej haniebnej akcji było jasne i nikt go nie podważa. W odwecie za wymierzenie sprawiedliwej kary sadystycznym gestapowcom dla zastraszenia całego Śląska Cieszyńskiego wymordowano tu mężczyzn, którzy nie podpisali niemieckiej listy narodowościowej. Fala terroru objęła jednak także dziesiątki mężczyzn i kobiet wywiezionych z tych okolic do niemieckich obozów koncentracyjnych, z których powracali tylko nieliczni. Terror na tych ziemiach obejmował szereg egzekucji, także publicznych. Nie tylko pomoc ruchowi oporu, ale także odmowa podpisania Volkslisty stała się tu przejawem postawy heroicznej, za którą ludzie płacili najwyższą cenę. Świadectwo Żywocic, czyli zbrodni, która naznaczyła generację, ucieleśnia pomnik polskiego artysty Franciszka Świta. Rzeźba płaczącej matki, przypominająca dramat ofiar oraz ból członków ich rodzin, którzy stracili mężów, ojców, synów, braci. Przypomina też kolejne pokolenia wnuków wychowywanych bez udziału dziadka czy babci. Tragedia odcisnęła wielkie piętno na miejscowej społeczności. Świadectwo z Żywocic to także historia zbrodni, której część sprawców uniknęła zasłużonej kary. Trwających dziesięciolecia krętac, tak nawet tłumaczenia egzekucji rzekomymi próbami ucieczki zatrzymanych. Bo i takie sygnały płynęły jeszcze z Niemiec wiele lat po wojnie. Żywocice stały się symbolem nazistowskiego terroru. Nikt, kto nie podporządkował się niemieckiej machinie narodowościowej, nie mógł tu być pewny swego losu. Ginęli tu wspólnie Polacy i Czesi. Tragedia Żywocica to także jeden z symboli tragedii narodu polskiego na tej ziemi. Dlatego też dziękuję członkom miejscowego koła PZKO za pielęgnowanie pamięci o tej zbrodni, zarządowi głównemu oraz działaczom sekcji historii regionu PZKO za nauczanie kolejnych pokoleń, Kongresowi Polaków w Republice Czeskiej za popularyzację historii. Dziękuję wszystkim, którzy w dobrej wierze, wskazując różne perspektywy tych tragicznych wydarzeń, przyczyniają się do zachowania pamięci o męczeństwie tej ziemi i jej mieszkańców pod niemiecką okupacją. Dziękuję gospodarzowi uroczystości, prezydentowi miasta Chawiszów, panu Józefowi Bielicy, za wsparcie przy realizacji dostojnej oprawy rocznicowych uroczystości. Niech pamięć o ofiarach tragedii żywocickiej pozostanie wieczna, łącząc nasze narody. Cześć, panie Józefie.